Serdecznie witamy na konferencji prasowej po zakończonym pojedynku 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski, Resowia Rzeszów kontra Jagiellonia Białystok. Zwycięstwo gości. Wraz z nami trener gospodarzy Mirosław Hajda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trenerze, prosimy o pomeczową recenzję. Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla zespołu Jagiellonii, który awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Oczywiście staraliśmy się, na ile dzisiaj mogliśmy. Myślę, że były momenty lepsze i gorsze. Szkoda też, że po jakby naszym prezencie Jagiellonia zdobyła dwie bramki i to trochę nas boli. Natomiast chcieliśmy grać od tyłu, rozgrywać piłkę. Przytrafiły nam się błędy. Jagiellonia to zespół klasowy i te błędy wykorzystał bardzo szybko. Myślę, że Jagiellonia to jest taka drużyna, która po kilka bramek w ekstraklasie strzela zespołom, także to takim jak Lech, Krakowia, Stal Mielec, także myślę, że my tutaj jakby schodzimy, znaczy schodzimy smutni, bo nie przeszliśmy, ale nie schodzimy jakby załamani z tego powodu. Myślę, że pokazaliśmy się tutaj mimo wszystko w sposób pozytywny. Chciałem podziękować swoim zawodnikom. Teraz możemy się skupić, musimy w zasadzie tylko na lidze i w niedzielę czeka nas ważne spotkanie. To jest dla nas na dzisiaj najważniejsze. Dziękuję bardzo. Czy są pytania od Państwa do trenera Rysowi? Pokażcie Pani Gazeta Suprotności. Panie trenerze, biorąc pod uwagę ranę przeciwnika i siłę rażenia, jaką dysponuje w ofensywie, rozumiem, że głównie skupiliście się właśnie na aspektach defensywnych. Może tak jak Pan wspominał, że przy organizacji gry staraliście grać krótko, ale jednak podejrzewam, że takim głównym pomysłem na to spotkanie było zabezpieczenie własnej defensywy. Znaczy i tak i nie, bo chcieliśmy podejść wyżej, chcieliśmy próbować odebrać piłkę. W pierwszej połowie kilka razy, jak podeszliśmy pressingiem, to 2-3 razy fajnie tę piłkę odebraliśmy i mieliśmy sytuację bliżej bramki przeciwnika. Myślę, że to nie było tak, że może pod koniec meczu to trochę już to tak wyglądało, ale jak strzeliśmy bramkę na 2-1, to jeszcze na 1-2, przepraszam, to jeszcze zawsze to jest piłka i różnie mogło być. Natomiast już ta bramka trzecia praktycznie przesądziła o tym, że Jagiellonia tutaj wyjeżdża zwycięska i oczywiście zasłużenie. Zapytam oczywiście o najbliższą potyczkę, bo ona jest najważniejsza, jeśli chodzi o pańskich podopiecznych. Chrobry już przeanalizowany od A do Z? Od A, ale jeszcze nie do Z, bo jeszcze mamy kilka dni i musimy zrobić wszystko przede wszystkim, żeby mieć kim grać na niektórych pozycjach, bo to jest dla nas bardzo istotne. Czy pozycja stopera w jakiś sposób będzie, można powiedzieć, rozwiązana, czy dalej trzeba będzie Radkiem Adamskim łatać jakby ten problem? No to zobaczymy. Problem tych chłopców polega na tym, że oni przyszli bez okresu przygotowawczego. Prawie wszyscy, oprócz może Osyry, oprócz Radka Adamskiego, tych kilku, którzy tutaj byli, jak dostali trening, to fajnie to wyglądało. Jak ten trening, czym dalej w las, czym coraz cięższe jednostki treningowe, to nagle troszkę nam przygaśli, ale mamy nadzieję, że końcówka z powrotem ich powoli wyprowadzimy na właściwe tory motoryczne, co będzie miało od razu przełożenie na aspekty piłkarskie i myślę, że na dzisiaj to jest taki nasz problem, ale już dzisiaj na tle na przykład Jagiellonii w pierwszej połowie lepiej to wyglądało niż w ostatnich meczach. Już na koniec zapytam, biorąc pod uwagę, jak ważny jest najbliższy mecz w kontekście tabeli i biorąc również pod uwagę to, że oba zespoły dość podobnie utrzymują się przy piłce, jeśli chodzi o statystykę posiadania futbolówki, to można domniemać, że to będzie taki mecz, taki bój, który zadecyduje, że zwycięstwo, można powiedzieć, będzie kluczowe, jeśli chodzi o panowanie środka pola w tym meczu. Myślę, że zwycięzców w ten wygle, kto strzeli więcej bramek, to jest pierwsza, najważniejsza sprawa. Natomiast na pewno będziemy chcieli się utrzymywać przy piłce, ale jak
to się zakończy, nie umiem powiedzieć. Wierzę w to, że to się zakończy dobrze dla nas. I będziemy mogli, oczywiście mówię to z pokorą, z żadną pychą, wygrać mecz u siebie. Aby tak było. Dziękuję bardzo.